To są chyba baterie. Zdaje się. To są te baterie kosmitów. Tak, to są baterie kosmitów. Chyba robi się powoli noc, dlatego one się już pojawiły. Chciałbym sobie je pozbierać wszystkie. Tutaj. Wiecie co, a może sobie je pozbieramy razem? Kolejna bateria. Zostało mi jeszcze 15 do zebrania. Dobra, to ja was wszystkich zaproszę i pozbieramy sobie razem. Co wy na to? Zobaczcie, teraz nie dość, że jest noc, znaczy pojawiły mi się te baterie, to jeszcze pada deszcz i powinny pojawić się te rośliny do zbierania. O, jest, widzicie tutaj. Będziemy zaraz to wszystko zbierać. Właściwie to ja już tutaj zbieram, będę co chwilę zapraszał osoby, żeby sobie dołączały. No i mogą ze mną tutaj zbierać. Mam nadzieję, że sobie dołączą. Na drift tego Morgana zrobić. No wylosował mi się jakiś teraz w Woodspinie. Dobra. Tutaj coś mamy i tu mamy, co my tu mamy? Patrzcie, jak to się rozwala. Ej, a jest, zobaczcie. Tak wygląda ta roślina, ja wam pokażę. To jest ta roślina obcy, która się pojawia tylko i wyłącznie, kiedy jest pochmurno i pada deszcz. A konkretnie, kiedy pada deszcz. Bo jak jest pochmurno, to może się nie pojawić. Musi padać deszcz. I trzeba je szybko zbierać, bo ten deszcz, ja zauważyłem, że na tej mapie dosyć krótko pada. O, i jak to sobie rozwalimy, no to mamy zebrane, nie? I teraz jedziemy sobie na tor wyścigowy z powrotem, bo tam pojawiły się nowe rzeczy od obcych do zebrania. O! Ile mam aut Lego? No na razie są tylko 3 i mam wszystkie. Ej, patrzcie, 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 co tu się dzieje dziwnego. Ja się wtapiam w te klocki tutaj. What? Niewiele się wtapiam, ale trochę się wtapiam. Dobra, wbijamy tu, bo tutaj coś mamy. O, i tutaj jest ten krzak obcych też, zobaczcie. Cyk. Rozwalony, muszę... Mam 25 do zniszczenia, zniszczyłem dopiero 3 sztuki. Tu zamknięte, kurde. Mógłbym co prawda się po prostu teleportować po całej mapie, ale tak rozwalanie tego wszystkiego tutaj jest satysfakcjonujące jednak. Mamy bardzo szybki samochód, więc jakoś to pójdzie, nie? To jest w ogóle jakaś specjalna wersja Senny, jakaś wyścigowa czy coś? Senna GT, czy coś tam, jak to się tam nazywało. O, zobaczcie, już przestał padać deszcz. A mówili ci wczoraj, że ta mapa ma bugi. Faktycznie, no jakoś nie zauważyłem wczoraj, ale dzisiaj widzę, że trochę tam bugów jest. Musieli ją robić na kolanie chyba. Tak. Dobra, to mamy, zobaczmy jak ta mapka wygląda, gdzie my możemy jeszcze pojechać. Tu mam podgrywane, jeszcze mam coś tutaj, o zobaczcie, tutaj mamy coś do zrobienia, tu jest jakaś tabliczka, no jest tego dużo, dzisiaj sobie pozbieramy trochę tego. Nie ma tutaj jeszcze tak dużo zbierania, więc to szybko pójdzie. Cyk, cyk. Najpierw nie byłem przekonany, że Forza Lego będzie, ale spoko, jak to oglądam. Muszę powiedzieć, że to jest kozackie. No fajna zabawa jest, po prostu coś innego, nie? Prawda jest taka, że to oczywiste, że twórcy chcą przyciągnąć do tej gry młodszych odbiorców też, nie? No ale czy to jest złe? Waszym zdaniem? I tak dużo młodych osób gra w Fordze, jakby nie ma z tym problemu, tak? Ja tam lubię ogólnie Lego. To była moja ulubiona zabawka. Nie wiem, czy to można tak nazwać, bo to są przecież klocki, tak? Ale była to fajna sprawa po prostu. Bardzo lubiłem się tym bawić. Ten dodatek oczywiście nie wzbudza we mnie żadnych takich wspomnień, no bo najważniejszy element, czyli budowanie z tych klocków, no tego tutaj nie ma, prawda? Możemy tylko sobie zdobywać te klocki i one się same gdzieś tam składają i budują. Nie mamy na to wpływu, jak to będzie wyglądać, a to jest właśnie w Lego najfajniejszy, nie? Jakby ja zawsze miałem klocki Lego, to miałem po prostu cały karton tych klocków i to nie były nawet jakieś tam konkretne zestawy. To były pomieszane, jakieś tam... Chyba mój brat dostawał, ja po bracie to potem sobie pozbierałem i miałem w kartonie te wszystkie klocki.
sobie coś tam układałem z nich, no. Jakieś łódki, jakieś samochody, jakieś statki latające. Dużo tego miałem, cały karton. Nie wiem, co się z nimi stało. Chyba oddałem do jakiegoś przedszkola, wiecie? Te klocki Lego. Nie wiem, czy dzieci w przedszkolu mogą się nimi bawić. Młodzi się teraz nie bawią klockami. Musiałby być... Bawią się też, nie wszyscy grają w Fortnite'a tylko i nie wszyscy siedzą przed komputerami, spokojnie. Naprawdę. To tak może wygląda, ale... Dużo osób faktycznie gra w tego Fortnite'a, dużo dzieci, dużo młodych osób. Ale to nie jest tak, że Fortnite jest też jakiś zły, tak? Powiem wam tak, wszystko w nadmiarze szkodzi, no. I tyle. Co? Zapis twojego live'u był puszczony w sklepie na targowisku w Warszawie? Jak coś jest zdjęcie na szydłokonie? What the fuck? Co ty opowiadasz? Ej, to ja muszę... Jak to? Nie mogą! Ja muszę prawa rościć do tego. O nie, tak to być nie będzie. Dzwonię do prawnika. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy baterię. Tak? Chyba tak, to jest bateria. Reszta gra w Minecrafta. Ej, słyszałem ostatnio, a propos Minecrafta, to słyszałem ostatnio rozmowę. A w ogóle gdzie wy tu jesteście na tej mapce? Jesteście w konwoju czy nie? Waiting for leader. Właśnie tak patrzę, że coś chyba nie możecie dołączyć, ale też innych graczy nie widzę na tej mapce. Spróbuję zaprosić jeszcze resztę osób. Może jakieś problemy z grą, czy coś, nie wiem. Serwerami. Dobra. Widzę, że w mieście jest tego pełno. Zobaczcie, jak to miasto się świeci w ogóle w nocy. Okej. No, a tak wracając do tematu klocków. No to kurde, budowałem sobie. To była moja ulubiona zabawka i strasznie to lubiłem. Zostawiałem gdzieś na podłodze czasami rozwalone. Teraz muszę... Teraz sobie wyobrażam, co przeżywali czasami moi zmęczeni po pracy rodzice, jak wracali do domu. I sobie to wbijali w nogi, te wszystkie klocki. Myślę, że to było świetne przeżycie. Oh yeah. Dobra, tu mamy jeszcze jakąś baterię. I dostajemy za to klocki po prostu. A czy będziemy mieli coś dodatkowo? Nie wiem. Zebrałem już 18 na 25, także sporo. Już niewiele mi brakuje do fulla. Siema Grzeko. To Grzecho. Grzecho, nie denerwuj mnie nawet. W ogóle, Grzecho, słyszałeś? Mój stream był chyba puszczony na jakimś targowisku, tak? W Warszawie. Takie what the fuck? To jakieś niedowiary jest. Dobra. Próbuję mi znaleźć inną sesję. Nie wiem, może chyba są jakieś problemy z serwerami, bo też innych graczy tutaj nie widzę na tej mojej sesji. Coś się chyba popsuło. Nie wiem, czy pogramy, kurde, dzisiaj. Nie, no pogramy. Dobra, tu mamy kolejną baterię. Cyk. Dobra, mamy 20 na 25. Musimy je zbierać, bo... one są tylko w nocy, nie? Tu mamy kolejną. O, jeszcze trochę zostało. Dobra. Jedziemy tam. 75 klocków dostałem już. Za coś. Nie wiem za co nawet. Musiałem jakiś challenge przypadkowo zrobić. Tak, wśród pietruszek i marchewek. Nie wiem, o co chodzi z tym targowiskiem, naprawdę. Nie na targowisku, tylko na targówku. A, Boże. Dzielnica Warszawy.
tarku. Ja się nie znam na tej Warszawie. A tutaj mamy dzielnicę duchów. To chyba taki targówek warszawski trochę, nie? Czy nie? Dobra, to zrobiliśmy. Teraz muszę już patrzeć na mapce, gdzie one dokładnie są, te baterie. Bo mogą być gdzieś pochowane. O, właśnie, tutaj mamy przy latarni jedną. Tu mamy gdzieś. Wiecie co? Ja sobie wezmę i... O, jest, jest właśnie. Alien coś tam. To będzie to? To będzie to. Teraz będę miał wszystkie jak na patelni te... Te baterie do zebrania. O, tutaj jesteś za mną. Zawracam. Siema, ptaku. Jedziemy do Wawy na targowisko. Tak, jedziemy do targowisko. Dzisiaj to jest targowisko. Dobra, jedziemy sobie. O, ściana. Tu mamy nawet skały z klocków Lego. Nie wiem czemu nie mogę nie możecie do mnie dołączyć. Są jakieś może problemy po stronie Forzy albo sieciowe, nie mam pojęcia. Dużo osób gra w ten dodatek, wiecie? I może po prostu serwery nie domagają. Nie wiem czy uda się zrobić dzisiaj jakiś zlocik czy cokolwiek. Jedziemy w stronę latarni, zostały mi jeszcze 3 te baterie do zebrania. O, tutaj mam jeszcze, o tu mam 2 aż. Czyli, co? Ej, patrzcie, kwiaty się pojawiły. Pojawiły się te kwiaty, bo zaczął padać deszcz przez chwilę. O kurde, teraz będę musiał za tymi kwiatami. Te krowy są najlepsze. Skaczące, kurde. Siema, Oskar. Cyk. I tu mamy kolejne coś. Tak, to jest roślina. I trzeba je też szybko zbierać, bo tu deszcz tylko przez chwilę pada, no. Tylko chwileczkę i one zaraz znikają. Ale na szczęście jest jesień. A jesienią częściej pada deszcz. Więc częściej te rośliny powinny się pojawić. Ale jest ich bardzo dużo na tej mojej mapce. Tutaj mamy coś. Tego nie było tu wcześniej, to wyrosło teraz, jak zaczął padać deszcz. Jest tutaj, cyk. Cofamy. Tak, to jest McLaren Senna Lego. Specjalne auto. Takie dziwne. Ja tak patrzyłem sobie, że niektórzy, co jeszcze tam grali w Forza Horizon 3, to ogarnęli, że są jakieś różne modyfikacje do tamtej gry. I sobie ciekawe samochody podtworzyli do niej. Wow. Te krowy to zaraz odlecą. One tak fajnie skikają, nie? Tak śmiesznie. Tutaj coś mamy. Znowu roślina, ja je szybko muszę zbierać, bo one, mówię wam, zaraz znikną, bo zaraz przestanie padać deszcz. Ty, zniknęły! Przestał padać deszcz. A, czekajcie, ja wiem dlaczego mi nie działa ten multik, zaraz sprawdzę coś. Chyba wiem. Okej, okay. Ja tutaj tylko coś włączę i powinno zadziałczyć wszystko. Tak. O, działczy, nie? I teraz powinno być ok. Miałem, bo tutaj jest tak, że jak w zaporze coś nie działa, to gra się nie połączy z tym. Z serwerem. To jest dziwne. O, tutaj jest coś. Sobie pojedziemy. Zaznaczyło mi pewnie na mapce. O jest, zaznaczyło mi, spoko. Jedziemy na przełaj. Trochę taki Astroneer z tymi. No w sumie tak, te rośliny są bardzo podobne do tych z Astroneera, nie? Te rośliny obcych. Spoko, Oskar, nie musisz mi wysyłać gwiazdek. Jak nie chcesz. Jak nie możesz. W Forza Horizon 5 będą na starcie te pojazdy Lego. Właśnie, bo ja tak czuję, że Forza Horizon 5 wyjdzie już na konsolę nowej generacji, nie? Wszystko na to wskazuje.
No i zobaczcie, teraz chyba będzie dobrze. Zobaczcie, tylko wyłączyłem to, znaczy włączyłem zaporę i od razu wszystko zaczęło działać. Ach, ten Windows. Mi się coś tam świeciło na czerwono wcześniej, nie? I teraz będziemy mogli razem jeździć. Dobra, mamy kolejną baterię, cyk. I została mi jeszcze tylko jedna. A już się noc kończy powoli i ta ostatnia jest przy latarni. O, to ja może wszystkim zaznaczę. O, jedziemy. No i teraz to możemy grać. Nie wszyscy mają ten dodatek, ale ci co mają, to sobie wbili i mogą grać, nie? Jedziemy kawałek. O, jeszcze dwa zostały mi, te dwie baterie. Muszę się śpieszyć, bo zobaczcie, już się robi dzień powoli. Nie, to ja się tam teleportuję. Bo tu nie ma czasu. Kawał drogi do przejechania. Może dodać wątek do zapory, żeby... A tam, tutaj w tej Fordzie to jest jednocześnie jakoś tam dziwnie wykrywane, wiesz, Grzecho? Ja się nie chcę z tym bawić, po prostu chcę, żeby mi to wszystko działało jak trzeba. Dobra. Cyk. No wjedź tam! Jedź, bo zaraz będzie dzień, to mi zniknie. A faktycznie, jeszcze jedna gdzieś została. Gdzie to może być? O, tutaj. Znalazłem. Dobra. Jest tutaj ostatnia bateria i co ja za to dostanę? Sto klocków dostałem i chyba tyle. Trzeba zajechać do domu. A nie, zostało mi 40 klocków, żeby sobie basen zainstalować na chacie. Oh yeah. Daj zapę do konwoju jeszcze raz. Dobra, już zapraszam. Teraz powinno już chyba wszystko działać. Cyk. Zapraszam do konwoju i będziemy mogli sobie grać, nie? Pozbierałem wszystkie te baterie. Deszcz pada tu co jakiś czas i bardzo krótko pada ten deszcz. Także te rośliny naprawdę ciężko znaleźć. Gdyby ktoś nie kupił sobie tej mapki. Ja sobie kupiłem tą mapkę, gdzie mam zaznaczone wszystkie te znajdźki. To raz dwa idzie, nie? Ale jak ktoś nie ma tej mapki, to ciężko jest znaleźć. No dobra. No teraz sobie poodkrywamy wszystkie tablice. Jedziemy. Są już tutaj ziomeczki, zobaczcie, Ferrari. Tutaj Porsche, chciałem powiedzieć Lambo. A właśnie, musimy sprawdzić, czy są nowe klaksony takie legowe, czy coś. Cyk, i tutaj mamy tą kolejną tablicę. Locek, proszę, pozdrów. No tak, Szczepan. Jest tablica, jedziemy. Ze mną będą mogli łatwo odkrywać... O! Ze mną będą mogli łatwo odkrywać, bo ja już to wszystko mam, nie? Idziemy na przełaj. Siema, Damian. Wow! Ej, słuchajcie, nie na wszystkie komentarze odpowiadam. Cyk, i mamy tablicę. Kolejną, wszyscy widzą, że tutaj była. Tutaj tablicę zbieraj, ziom. Jedziemy dalej. Jak ja im zaznaczę tutaj, to się zaznaczę najbliższy chyba punkt przy drodze, więc to bez sensu. Jedziemy sobie wzdłuż plaży. Dobra, tutaj mamy kolejną tablicę. O, dziękuję. Spoko, Szczepan. Cały czas jest napisane, że trwa łączenie i nie chce wbić, tak? No, mogą być jakieś tam problemy, ale tutaj was cały czas zapraszam. W każdym razie, nie? Co jakiś czas, żebyście mogli dołączać. Parę osób dołączyło już, mamy 7 w konwoju, więc
coś tam pojeździmy zaraz, wyścigi różne, no bo na tym mi najbardziej zależy w sumie, żeby z wami jeździć, bo tak samemu z botami to nie jest takie fajne. Tu mamy coś do zrobienia. Jedziemy. Wow! Ej, fajnie to Ferrari wygląda, to klockowe. Jak się za nim jedzie, tak. Jak ktoś nim jedzie, o, w ten sposób. Tak nieprawdopodobnie trochę. Idziemy zbierać kolejne tabliczki. Dobra, pyk. Wow, a co to za lagi? Mam wrażenie, że są jakieś lagi na tym w grze tutaj. Mogą być, kurde. I tutaj mamy kolejną tabliczkę. Ciekawe, czy są tu jakieś ciekawe miejsca. Zobaczymy może granice tej mapy, co? Tutaj. Ciekawe, czy oni to znaleźli już, bo może niektórzy znaleźli, niektórzy nie. Zobaczmy, gdzie tu są granice jakieś. Wow! Jakieś skały, ty! Jakie Willy zrobił! Nie, tu było... O, tutaj możemy gdzieś wjechać na górę. Ty, ale się dziwnie tu wjeżdża! O co chodzi? Jak tam wjechać? Czemu mi tu tak fura podskakiwała? Co się dzieje? A, bo tu się nie da wjechać! Jest granica mapy! Nie? Ale auto mi dziwnie podskakiwało, jak tu dojeżdżałem. Dobra, jedziemy dalej. Patrzcie, jakie kwadratowe tutaj są te chmury. Tu gdzieś będziemy mieli kolejną tablicę. Tylko muszę ją namierzyć. To może, żeby mi się to wszystko nie myliło. To weźmiemy sobie po prostu tablicę jakoś. Alien. Dender. Gdzie to jest? Gdzie są te tablice? Beauty spots. Player houses. Online friends. O, bonus boards. Dobra, to będzie to. No i nie wiem, czy nam coś tu jeszcze zostało. Chyba wszystkie. Na tej mapie mamy zrobić. O nie, tutaj jeszcze coś mamy, zobaczcie. Ukryła się ostatnia chyba. To tam sobie zaraz pojedziemy. O, i tu jeszcze jest, tutaj jest blisko. Tu jedziemy. Sorry chłopaki, będziecie musieli się zawrócić. Przy latarni jest tablica jedna i jeszcze druga jest przy tym. Gdzieś tam na jakimś zakręcie, teraz zobaczymy. Wystarczy, gdy auto na granicy zaczyna się ślizgać, ty klikasz cofnięcie czasu i jedziesz dalej. O! Trzeba by było tego spróbować. Dziwny jest ten radar tutaj w kałuży. Okej, oni znają tą tablicę? Chyba tak. Ty, a skąd ten ma ten samochód? To jego można już zdobyć? Skąd ten ziomek ma tego... Zioł, skąd ty masz tą furę elektryczną? Patrzcie, to jest ten mega szybki samochód. Ten Rimac Concept 2. Wow. I cyk. Siema Wojtek. Dobra, idziemy w następne miejsce. Tutaj. I tam mamy ostatnią tablicę. Ja chcę tego Rimaka zdobyć. Tego Rumaka. To jest bardzo szybkie auto. O, shit. Właśnie, bo ostatnio rozmawialiśmy o tym, że jak to wygląda, jak wyglądają domki innych graczy, zrobione przez innych graczy.
Nie? Ktoś tu powinien mieć swój, ale po prostu się czyjś domek chyba nie wyświetla. Tak myślę. Na przykład oni nie widzą mojego domku, a ja nie widzę ich domku. Także to będzie dziwne, jeśli ktoś nie będzie mógł wjechać na przykład tutaj. Właśnie, zobaczymy, czy oni będą mogli tu wjechać. Ja sobie najpierw tutaj zbuduję, coś nowego mam. Czy będzie zlot? Możemy zrobić zlot, ale to... Wiesz, ja bym wolał zrobić zlot tych LEGO samochodów kiedy indziej, jak będzie tych samochodów LEGO więcej. I mamy basen już na tym, na podwórku. Super Wellspin mi się odblokował. I nowe wyzwania też, nie? Apparently the final requirement for joining. No, już dużo tutaj porobione mam, co? Dobra, i co, odblokowaliśmy sobie Super Wellspina. Możemy sobie go wylosować i 5 zwykłych Wellspinów mam, nieźle. Bentley prawie mi dropnął. I 5 zwykłych. Ile ciśnie ten rumak, właśnie nie wiem, ale on jest mega, mega szybki. Ja nie wiem, skąd on go w ogóle ma. Ja dzięki temu bugowi wjechałem na góry, na końcu mapy podstawowej. Byle wciul wysoko. Ciekawe to jest. Musielibyśmy zrobić taką mapkę, nie? Zlot terenówek zrobić. O, ktoś już wziął tego Hammera H1 Alpha. To jest... On jest do zdobycia, teraz bardzo łatwo można go zdobyć. Jedziemy ostatnią... O, czekaj, to można zniszczyć? Bo to też cię po coś niszczy. Bonus Cube. To się nazywa. Jak mówię Cube, to mi się kojarzy ten straszny film. Kojarzycie film Cube? Wylosował pewnie. Jak mógł wylosować? Nie no, nie miał tego... To już jest w Wellspinach, ten samochód? On będzie chyba do zdobycia w jakiś... Ty, a może go kupił na aukcji? Też może być, nie? Bo on nie ma go do zdobycia w niczym teraz, tak wiesz, żebyś mógł go wygrać czy coś. Możesz go jedynie albo kupić na aukcji, albo może wylosować w Wellspinach. To jest naprawdę mega, mega szybkie auto. Opatrzcie ten tutaj. To jest naprawdę mega szybkie auto. Ten Rimac, on jest całkowicie elektryczny. Nawet fajnie wygląda, nie? Jak na elektryka. Te elektryki przeważnie wyglądają słabo. No ale, ten wygląda spoko. Dobra, tu. I tu mamy ostatnią tablicę chyba. 5000. I bo dostaliśmy aż 100 klocków za to, także sporo. I mówicie, że jak będę miał 4000 klocków, to wtedy co? Będę mógł odkrywać tutaj samochody jakieś ukryte? Tego rumaka zdobył dzięki zmienianiu daty, wystarczy zmienić i tyle. Boże, jakie cheaty. Nie mogę się doczekać wiosny, żeby go zdobyć. No ja w sumie też. Dobra, wiecie co, ja sobie tutaj włączę, żeby wszystko ich wszystkich było widać na mapie. Będziemy musieli sobie znaleźć jeszcze te krzaki obcych. Tylko kurde, nie pada deszcz niestety, nie?